Przychodzi z dzieckiem i odchodzi bez dziecka. Ile ty wypaliłeś? Co to jest? I dzwonimy na policję. Zostawiam wam małego i... Wasze auto nie jest szybkie. No, chcesz prezent? Więcej cię tu chcę widzieć, ten... Ale chyba psychofanka z tą wariatką wróciła. Odejdź, oglądam telewizję. Ale chyba psychofanka z tą wariatką... Oglądam telewizję. Chodź, zobaczymy kamery. Telewizję. A nie rozumiesz, że kamery wariują? Czujnik ruchu się odpalił. Ale ktoś wszedł nam na posesję. Czujnik ruchu się odpalił. Oglądam telewizję. Słyszysz, że czujnik ruchu się odpalił? Na pieprze. Dobrze, to idź tam, zobacz co się dzieje i nie zawracaj mi dupy, bo oglądam telewizję, jakbyś nie zauważył. Czyli co, masz w dupie to, co się tutaj dzieje, tak? Oglądam program! Na wyłączonym telewizorze? Tak, idź sprawdź. Czegoś jeszcze nie rozumiesz? Idź sprawdź, co się dzieje. No idę. Oglądam program. Idę sprawdzić. Ale jak znowu psychofanka tutaj weszła z tą wariatką, to ja dzwonię po policję. Oglądam program. O co chodzi? Idą. O co chodzi? Ty, to jakaś matka z dzieckiem. Co jest? Ty, przy ciebie musiałam stać. To jakaś matka z dzieckiem. Albo pokażesz mi coś sensownego, albo cię zniszczę. Pa, i teraz ucieka. Ta matka. Jaka matka? No z dzieckiem przyszła. Przecież to jest prostytutka, którą przed chwilą pieprzyłeś na górze. Ty chyba jesteś niepoważny. Co ty tam robisz? Marek, przestań głupoty gadać. No ja myślałam, że zamówiłeś sobie panią lekkich obyczajów. Cofnijmy o 30 sekund. No dobra, pokazuj, co tutaj się ciekawego się wydarzyło. No właśnie chcę ci pokazać. Ty piara przyszła z dzieckiem, chyba to widzisz, tak? No idzie sobie z dzieckiem, co w tym złego. Przyszła z dzieckiem, ale patrz teraz. Przychodzi z dzieckiem, no i patrz. Myk. I odchodzi bez dziecka. To gdzie podziało się dziecko? To jest naprawdę ciekawa zagadka. Idę dalej oglądać. Redziarz, ty jest? Też masz w dupie to, co się dzieje? Znowu skopcony jesteś? Co się dzieje? Co się stało? Słuchaj. Co się stało? No mów, co jest? To nie jest śmieszne. Jak nie? Ale co? Ile ty wypaliłeś? Dobra, nieważne, powiedz mi co posłuchaj, co się jest sytuacja, w której typiara przychodzi z dzieckiem, jakaś matka i zostawia jej pod domem najprawdopodobniej. Nie. Nie wkręcisz mi znowu fazy. Cały czas mi coś wkręcasz, człowiek. No przysięgam chodzisz ci. Chodzisz za mną i mnie wkręcasz. No przysięgam ci. No to idź sprawdzić. Mam to sprawdzić? No idź sprawdzić, ja nie będę tam szedł, bo jeszcze się obawiam, że dostanę psychofanki w głowę. Przestań. Co ty mi próbujesz mówić, człowiek? Chcesz mnie nabrać znowu? No to idź sprawdzić, no. Łazisz i mnie na wszystko nabierasz. Taki jesteś prankster? Prankster jesteś? Ale jaki prankster? Człowieku, prankster. Jaki prankster? Przestań. Co to jest? No mówiłem ci! Zobacz dziecko! Marek! To chodź zobaczyć! Dziecko! Zobacz co przyszło do nas, ty! Dostaliśmy prezent od Mikołaja, zobacz Marek dziecko dostałem! Ej, to jest dla mnie? Zrobiłeś mi jakiś prezent na święta, czy co? Bo ja nie rozumiem. Ja wiem, że Marek do ciebie tu przychodzą różni ludzie, ale to jest już jakaś przesada. To rzeczywiście to jest dziecko. Ty, a pamiętasz to dziecko? Ja chyba je pamiętam. Najpierw jak jakieś fanki. Co? Dziecko jak każdy inny. Nie no, patrz, ale nie pamiętasz tego dziecka? Weź go postaw może. Proszę. Ale fajny jest. I dzwonimy na policję zaraz. No, ja też bym zadzwonił. Tak? Nie będziesz się tutaj wypieprzał. Ale... Nie masz prawa tutaj przychodzić. Ty, tak? On ma coś w kapturze. Czekaj. Czemu tutaj przychodzisz? Puść go. Ty, on ma coś w kapturze. Marek, nie starasz dziecka. Do widzenia, żegnam, tak? Ale co ty do dziecka mówisz? Marek, co ty robisz? To jest nienormalne. Ej, wyjdź dziecko w tej chwili. Co do domu się włamujesz? Jakim prawem? Jezu, on jest chory na głowę, co on do dziecka mówi? Nawredny bachor. Ty jesteś głupi, Marek. Boże. Włamuje się do domu? Co to ma znaczyć? On się włamuje do domu. Zaraz policja tutaj przyjedzie. Przecież to jest dziecko, on się nie włamuje do domu, ktoś go podstawił. To ty go podstawiłeś. Ja? Co on tu robi? Co to za dziecko? Włamał się. Może twoje fanki jakieś kolejne, zrobiłeś kolejne dziecko. Ja nie wiem, co ty masz w głowie. Nie, ja go sobie kojarzę, ale miał coś w kapturze ten mały. Dobra, idziemy to sprawdzić, stary. Koniecznie. Tak. Weź tego dzieciaka wyrzuć, chodź. Poczekaj, zdejmę buty. Dobra, wiesz co, to jest bardzo podejrzane, ale no, musimy to jakoś rozwiązać w ogóle. Spójrz na to, co... No dobra, mi się wydawało, że on coś ma w kapturze, weź zobacz. Ty, dobrze nam się wydawało. Co to jest? Co jest napisane? Zostawiam wam małego, już raz się nim zajmowaliście, więc dacie radę, odbiorę go po weekendzie. Co? Ale ja żądam za to, nawet jak mam się opiekować dzieckiem, to ja żądam za ale to jakieś zapłaty. Czekaj, jak raz się nim zajmowaliśmy, o co chodzi? Marek. To ja a, rzeczywiście była taka sytuacja. W sensie? Ale jak? Ten olejnik, którego nie lubisz, przyprowadził go. Dziecko załatwiłem. Byłem pod przedszkolem, wychodził z rodzicami, dałem 5 stówek za 3 godziny. Ej chłopczyku, zaraz idziesz na izbę dziecka, tak? Tam gdzie jest twoje miejsce. Jezu Marek! Nienawidzę takiego czegoś, jak ktoś ale się to jest chamskie, to jest chamskie i ja żądam za to pieniążków oczywiście, to jeśli co, mam się tym opiekować. I opiekować się dzieckiem? Od tego są odpowiednie służby, zrozum to. Ja cię muszę uczyć życia? No nie, wiesz, ale... Co się robi a nie możesz się tak bezinteresownie zaopiekować tym dzieckiem? No właśnie. Jest jakaś koperta tutaj? Nie widzę, są i nie widzę pieniędzy. Właśnie, nie więc ma pieniędzy.
tym dzieckiem opiekować. No chyba jesteście niepoważni. Kamerzysta zajmie się dzieckiem, nie wiem, my po prostu nie wiemy, co w tej sytuacji zrobić. Ja ci mogę dać 5 dych za opiekę nad nim. 2 godzinki potrzebuję. 2 godzinki? 2 godzinki za 50 zł. Ale tam pisało na weekend. Co chcesz zrobić z tym dzieckiem? Gdzie ono będzie spało? Na izbie dziecka. Co jest, młody? Skitelsy. Co ty robisz, młody? Czemu mnie rzuciłeś? Bo jesteś niedobry. Bo niedobre jest? Ty jesteś niedobry. Ja jestem niedobry, ale co ja ci zrobiłem? Nie będę z tobą się bawić. Nie będziesz się ze mną bawić? Nie. Ale co ja ci, młody, zrobiłem? Czemu mnie tym rzucasz? Bo ty nie gadasz. Bawię się z tobą. Ale włączyłem ci bajeczkę. Czemu jestem niedobry? To oni się cię chcieli sprzedać za 100 zł, a ja nie chciałem. Tu się uspokój. Że co? Daj se, uspokój się lepiej. Ale ja nic nie robię przecież. Tu się uspokój się. A jaka bajeczka? To jest patlol. Słoneczny patlol? To jest niedobry. Ja jestem niedobry, a ty co robisz? Jedę do mojego domu. Jedziesz do domu, tak? Tak. Swojego? Tak. Ale mama cię tutaj zostawiła, jak chcesz jechać? Nasze auto nie jest szybkie. Ale co, że nasze auto nie jest szybkie? Nie rozumiem. Nasze Audi jest nasze szybkie. Audi jest szybkie? Tak, nasze nie, bo nie macie Audi żadnego. Mamy Audi. Macie. No mamy Audi. Zresztą mama cię zostawiła, jak chcesz stąd jechać? I dlaczego się pakujesz w ogóle? Ale mój dom jest zakluczony. Zakluczony twój dom jest, no właśnie, wyrzucili cię z domu. Ja ciebie wyrzucę. A ty mnie chcesz wyrzucić z domu teraz? Ty Marek! Marek! Moje mele z tobą się. On nie chce się ze mną bawić i chce mnie wyrzucić z domu, czaisz? Cześć chłopczyku, zgubiłeś się tutaj. I się pakuje. I mówi, że jego tata ma szybsze Audi od naszego. Chłopczyku, pomóc ci się spakować? Co byś jeszcze chciał wziąć? Tak. Ale wiesz, że ona to okrada w tym momencie. Pojadę do domu. Niech bierze, co chce. Co byś chciał jeszcze, chłopczyku? Pojadę sobie do domu. No dobrze, ale co bierzesz ze sobą? Kolankę. A ten plecaczek też bierzesz? Bierzesz ten plecaczek? No to mój. Od kiedy to jest twój plecak? No to mój, za łapkami. Ale przecież ty przyszedłeś w samej kurtce. Gdzie on znalazł ten plecak? No piwnicy, stary plecak. Chcesz go tak po prostu sobie wziąć? Słodycze też chcesz zabrać? Nie. Nie mam. Się. Okej. Dlaczego tak robisz? Ała! Staliłem go. Co robisz? On mnie tutaj w ogóle... Zostaw. Próbował mi coś zrobić. Staliłem. Próbowałem z nim porozmawiać. Kogo strzeliłeś? Dlaczego go bijesz? Ja chciałem mu wytłumaczyć, że nie warto bić ludzi. Chciałem mu to wytłumaczyć. Chodźmy, porobimy coś innego. Chodź. Hej. Pójdziemy za rączkę, pobawić. Tak? Pobawić. Pomyśl, tak. Są fajniejsze rzeczy do roboty. Chodź. No może, tak. Nie wiem, do pokoju świętego Mikołaja cię zaprowadzę, co? Chodź. A nie stoję podobno do karła. Podobno wzrost. Pokażę ci super, super pokój świętego Mikołaja. Zobacz, on tu sprawdza twoje listy. Nie ma. Sprawdza. No teraz go nie ma, ale uwierz mi, że... Świetny pokój, zobacz jak tu jest ładnie, jak tu jest pięknie. O Jezu. Co ty robisz? Dlaczego tak robisz? Szok. Błek. Co ty robisz? Tego za nogę tam łapię w ogóle bez skrupułów, bez skrupułów. Ja nie wiem. To ja nie wiem, co on robi. Ja zaraz namaluję ten pokój cały, nie? Tak sobie! Ale zobacz jak to jest ładnie, dlaczego to niszczysz? Specjalnie się tak dla ciebie tutaj postaraliśmy, żeby to tak ładnie wyglądało. Tutaj przychodzi święty Mikołaj, a ty wszystko niszczysz. Ja nie wiem. Co? Jezu, to jest... Ja strzała, Boże! Marek, zdejmuję ten pokój. Maruś! A ten pokój tak był do zniszczenia. Tak, do zniszczenia! No, łapię go za nogi, choinkę przewraca. O Jezu! Naprawdę, to jest dziwne. Inne dziecko by się cieszyło, że jest w takim fajnym pokoju. Choinkę! No, pod którą na pewno w tym roku prezentów nie dostaniesz, mi się wydaje, za twoje zachowanie. To ej! Nie, bo go chyba za bardzo uraziłem, nie mogę tak mówić. Ratowałeś pewnie te placami. Widzisz, co zrobiłeś? Teraz smutny jest. No smutny jest, przeraziłem go. Zobacz, aż teraz chce mi się podlizać, czy coś. Czujesz się tam gdzieś? Nie. Co ja powiedziałam teraz przed chwilą? Że prezentów nie dostanę. Chyba jakiś zszokowany jest, zamurowało go. Nie dochodzi do niego. Niedobry bredziarz, nie? Powiedział, że prezentów nie dostaniesz. Dostaniesz prezenty, prawda? Tak. A on jest głupi, nie? Tak. No. Rozwaliłeś pół pokoju, do którego przychodzi święty Mikołaj, żeby szykować dla ciebie prezenty. Lepiej właśnie go rozwaliłeś. Lepiej to potem tajnie, żeby Mikołaj to nie widział. Chyba ma wyrzuty sumienia. Chcesz posprzątać całość? Tak, żeby Mikołaj się nie zalarmował, okej? Okay?
No, się wybory, to było konkretne. Co to się dzieje, mam? Cześć, czy jesteś święty Mikołaj? No. Chcesz prezent? Ja ci powiem, że to jest... Dostaniesz prezent? Zszokowany. Jak stąd wyjdziesz? Tam na górze są drzwi. Mam dla ciebie świetny prezent. Tylko musisz stąd wyjść. Ty, Marek, debilu, on naprawdę stąd wyjdzie. No i, no i po problemie. Weź, kurde, debilu zasrany. Musisz to odkręcić. Ty, Marek, on naprawdę idzie. No o to chodziło chyba. No nie, nie o to chodziło. Wiesz co on powiedział? Ty, o co tu chodzi? Ty, bo ja gadałem przez telefon. Wyjaśni mi ktoś coś. Prezent, jak ucieknie do góry. Nie, jak wyjdzie stąd. Jak wyjdzie ty stąd. Lepiej uważaj, żeby się na schodach nie wywalił, człowieku. A ty mu każesz wchodzić gdzieś do góry. No i nie będzie problemu, tak? Teraz stój, Marek, już teraz mu zepsujesz magię świąt. Powiedz, że Mikołaj uciekł i że przyniósł prezent. Wrzucimy go z domu? Nie, Marek. Zdejmuj te łachy. Dobra, chodź, idziemy. Psychopata. Do góry. O wow, ty, o wow, serio mnie to zabolało. Zobacz, to jest z tyłu z plastiku, dostałem plastikiem w łapę. O wow, Boże. Nie no, trzeba coś z tym dzieciakiem zrobić, bo tak nie może być. Jezu Chryste. Ono jest jakieś opętane, kręci się dookoła i nawala zabawkami w ludzi. Masz się, byś posłuchał muzyki normalnej, prawilnej, a nie się nad ludźmi wyżywasz. Co ty robisz, nie? Ty już mnie nie rzucaj, bo to boli. Człowieku. Spokój. Weźmy go, powinniśmy spać, koniecznie. To dawaj, dawaj, idziemy go położyć spać. Idziemy spać, koniec zabawy. Koniec. Koniec zabawy. Ty, on nie ciągnie za dredy, papa. Idziesz spać. Ciągnie mnie za włosy. Zobacz co robi, pa. O, idziesz spać. Nie. O nie, ty urwij się. Koniec, nie, nie. Tak się bawić nie będziemy, mój drogi. Tak się bawić nie będziemy. Gdzie? Tu. Tutaj. Idź go położyć spać. No, masz tu swojego misia i się nad nim tutaj wyżywaj. Proszę bardzo. Lecimy tutaj w kimkę. Oła! Ścisnął mnie za sutka! Co za człowiek! Dobra, weź! Siadaj tu! Śpisz, ma młody! Do spania powiedziałem, raz! Nie! Do spania! Koniec! Tutaj lecisz, o! I idziemy stąd, dawaj, zabijamy! On chyba nie pójdzie spać! On to wziął na serio! Co robisz? Masz iść do spania? Nie! No i co? Dobra, wiesz co, to nie ma szans. Ja jestem bezsilny. Ja już nie mam siły, cały dzień z nim, za nim biegam, a on dalej swoje. Dalej swoje, nie wiem co ja mam zrobić, stary, naprawdę. Przesada, przesada to jest. Co jest? Chcesz mnie pobić? Jaki agenci. Zaraz wam pokażę, co zrobić z tym Reniferem. Co zrobisz z tym Reniferem? Tak z nami zrobisz? Z jakim uśmiechem? Ty, z jakim uśmiechem? Na... Ty uważaj, bo zobacz, drugi pluszek też dostał. Dlaczego drugiego też zbiłeś? On jest niegrzeczny. Jesteś niegrzeczny? Ten jest niegrzeczny, ten jest taki niegrzeczny. Widzę jakiś palec. To nie, to ustawię. Nie wiem, ja wychodzę. Czemu wszedłeś na stolik? Bo jest fajnie. Ale sobie możesz krzywdę zrobić, zejdź ze stolika. Jezu. Jezu. Czemu nie zejdziesz ze stolika? No zejdź ze stolika, proszę. Nie. Ale krzywdę sobie zrobisz. Nie. Ja już nie mam siły, serio. Musimy go jakoś położyć spać, bo nie damy rady, będziemy z nim. Dobra, tak bierz go, lecimy ostatni raz, próbujemy go położyć spać. Ostatni raz? No. Robimy to? No, wiesz, dalej. Że to nie będzie łatwe. No wiem, ale jest za bardzo niegrzeczny. Za bardzo niegrzeczny jesteś, musisz iść spać. Słyszysz? Mikołaj idzie. Polczyku. Mi się wydaje, że miałeś udać się w kierunku wyjścia, żeby otrzymać prezent od Mikołaja. Chcesz prezent, bo ja mam dla ciebie przygotowany prezent. To proszę stąd wyjść. Masz prezent? Chodź, zobacz. I wyjdź stąd. Czemu dać płytę w ogóle? Bo to jest najlepsza płyta disco Marka. Ale to nie jest dla dziecka. A dla kogo? No, no nie wiem, on nawet nie wie, nie ma komputera, nie wie jak to włożyć w ogóle. Lubisz disco Markę? Tak. Masz jego płytę? Tak. A chcesz autograf na płycie? Wątpię. Dobra, słuchaj, umawialiśmy się tak, że jeżeli Mikołaj da ci prezent, to idzie stąd. No, on się ciebie boi, stary. O, tam jest miejsce. Więcej cię tu chcę widzieć, ty ten generacie, ostatni raz. Całe mieszkanie na dzidki. Dokładnie w tym miejscu była kartka. 3000 zaliczka, powiedziałem. Ale Marek, proszę, Marek. 3000. Nie wiem, zostawił ktoś kartkę. Jutro 12 to sami.